Państwu. Myślę, że już kto miał dotrzeć, dodał. Msza się skończyła, więc jesteśmy trochę zmęczeni, bo od samego rana tu już są spotkania, rekolekcje, więc będziemy powoli zaczynać. Mam przyjemność przedstawić Państwu panią poseł na Sejm Rzeczpospolitej, panią Małgorzatę Sawulską. Jak również Tomasza Solisa, wiceszefa Związku Sadowników RP, jak również Radna Wojewódzkiego. Również miło mi powitać wszystkich Państwa. Proszę Państwa, tematem, tak jak pewnie Państwo już wiecie, dzisiejszego spotkania są wiatraki. Zagrożenia i korzyści, jakie z tego mają płynąć. Sprawa nabrała trochę tempa w ostatnim czasie. W związku z tym, żeby być jakimś partnerem do rozmów z samorządem, z wójtem, postanowiliśmy zarejestrować w linii urzędów Stowarzyszenie Przyszłość Urzędowa, którego jestem właśnie reprezentantem. I to stowarzyszenie właśnie jest organizatorem tego spotkania. Spotkanie, proszę Państwa, czasami ktoś tam już wcześniej ukazywały się jakieś artykuły, próbował nam coś zainsynuować, że jest to działanie polityczne. Nie, proszę Państwa, to nie jest nasze działanie, nie jest działaniem politycznym, jak również dzisiejsze spotkanie nie jest spotkaniem politycznym. Nie rozmawiamy na temat, chociaż pewnie są tacy, którzy mają zupełnie inne spojrzenie na politykę. Wiem, że polityka to jest w ogóle życie codzienne, ale inna sprawa. Zostawiamy, mówimy tylko o wiatrakach i o odnawialnych źródłach energii. I o tym wszystkim w ostatnim czasie mogliśmy się dowiedzieć od naszego pana wójta z gazetki. No, wiele zachwalał, dużo pisał o tym, o samych korzyściach finansowych, że jest to potężny zaszczyt, który pozwoli nam, naszej gminie, rozwijać się. No to chyba się uznał za daleko, bo zaczął opowiadać, że niektóre szkoły, czy w ogóle szkoły mogą być zamykane. Więc myślę, że było trochę w tym przesady. I o tym, jak również o tym, co myślę, co się dzieje na dzień dzisiejszy w Sejmie, jakie są prace robione w kierunku tym, ażeby stworzyć jakąś ustawę, która chroniłaby, bo nade wszystko, chyba wszyscy się zgodzą, ważne są finanse, ale nade wszystko ważne jest zdrowie. My tu żyjemy, pewnie nasze dzieci, książki, wnuki, żeby nam ktoś nie zarzucił później, że popełniliśmy grzech zaniechania i że nie zrobiliśmy tego, a mogliśmy to zrobić. Ale żeby nie przedłużać, oddam pani poseł głos. Myślę, że pani poseł nam przedstawi pewne zagadnienia, a później jak będą jakieś pytania, stale będzie pani poseł odpowiadała, również jeśli pan będzie miał coś do powiedzenia. Szanowni Państwo, tak jak tutaj zostałam przedstawiona, nazywam się Małgorzata Sadurska. Tak się złożyło, że od 2011 roku zajmuję się wiatrakami, czyli tą ekspansją firm wiatrakowych i budowy wiatraków na terenie naszego województwa lubelskiego. Bo proszę Państwa, każdy mieszkaniec danej gminy, gdzie firma wiatrakowa daną gminą jest zainteresowana, myśli, że ta gmina jest wyjątkowa, bo tylko w tej gminie do tej gminy tylko zgłosiła się ta firma, która chce budować elektrownie wiatrowe. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Wiele gmin województwa lubelskiego jest po prostu pod stałym naciskiem firm budujących elektrownie wiatrowe. Ja mam kontakt z kilkoma powiatami, to jest naprawdę wielka ekspansja. Również i moja gmina, w której mieszkam, bo jestem mieszkanką Końskowoli, jest w zainteresowaniu
firmy wiatrowej. Jest to taki połączony projekt gminy Końsko-Woli i gminy Kurów. I tutaj od razu, proszę Państwa, dlaczego od tego zaczynam? Bo mam już doświadczenie w takich spotkaniach, takich jak dzisiaj, że bardzo często pada argument, że pani poseł przyjeżdża i zniechęca nas do wiatraków, a u siebie w gminie takie wiatraki będzie chciała budować. Przy czym Państwo, to jest nic bardziej mylnego. Takie same działania jak w każdej innej gminie prowadzę w swojej. I jest taki mały, drobny sukcesik, a mianowicie radni Kurowa, bo to jest połączony projekt gminy Końskowola i gminy Kurów. Na ostatniej sesji, gdzie mieli się zajmować zmianą, już zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, odłożyli głosowanie nad tą zmianą, więc już jestem zadowolona, że przynajmniej zastanawiają się i przynajmniej myślą, kolejne działanie jest przed nami. To tylko tyle wyjaśnienia, bo zawsze pada taki argument odnośnie mojej osoby, więc wolałam to Państwu na początku wyjaśnić. Szanowni Państwo, niech też chciałabym, żeby Państwo dobrze zrozumieli, że ja nie jestem przeciwnikiem budowania elektrowni wiatrowych. Zdaję sobie sprawę, tym bardziej jako parlamentarzysta, że na Polsce ciążą zobowiązania, żeby w ogólnym bilansie energetycznym kraju 15% stanowiła energia z odnawialnych źródeł energii. Oczywiście to jest zobowiązanie, które przyjął nasz kraj, ale nigdzie nie jest napisane, że gmina X czy gmina Y musi w tym zadaniu Państwu dopomagać. Przy lokalizacji elektrowni wiatrowych powinno być brane kilka rzeczy pod uwagę, a mianowicie, czy dane obszary są po pierwsze atrakcyjne pod względem wiatru, to znaczy, czy po pierwsze wiatr wieje i po drugie, czy wiatr wieje nie za mały i nie za duży, bo energia wiatrowa jest wykorzystywana wówczas, kiedy natężenie wiatru, czy ta siła wiatru jest od 4 do 22 metrów na sekundę. Jeżeli wiatr jest silniejszy, elektrownie są wyłączane. Jeżeli wiatr jest za słaby, czyli po prostu w ogóle elektrownie nie pracują. I proszę Państwa, zgodnie ze wszelkimi opracowaniami naukowymi, a takimi dysponujemy, to akurat Lubelszczyzna, wbrew temu, co mówią różni przedstawiciele różnych instytucji, nie jest atrakcyjna pod względem wiatrowym. Jeżeli chodzi o taki dobry cykl wiatru, to oczywiście najbardziej atrakcyjne jest morze i Pomorze. Mówi się również o Suwalszczyźnie, jak również wysokie partie gór, a Lubelszczyzna nie jest terenem atrakcyjnym pod względem wiatru. Szanowni Państwo, druga rzecz, która powinna być brana pod uwagę, to z pełną stanowczością, to odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych od domów. Ja, proszę Państwa, specjalnie staram się w różnych programach, w których biorę udział, czy na różnych spotkaniach, nie mówić słowa wiatrak, bo wiatrak nam się najczęściej kojarzy z czymś bardzo pozytywnym i z czymś takim bardzo miłym i fajnym, tak? A elektrownie wiatrowe, które powstają w naszej okolicy, to nie są wiatraczki, tylko to są po prostu bardzo często 140-metrowe budowle składające się z masy betonu i żel betonu, stali i tak dalej. I nie mają nic wspólnego z takimi wiatrakami, o których myślimy w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I proszę Państwa, tak się złożyło, że w naszym terenie, ja to nie chcę mówić tylko Państwa gminie, tylko ja staram się mówić globalnie o naszym terenie, nawet o Lubelszczyźnie. Firmy wiatrowe lokalizują elektrownie w odległości różnej. Ale ta odległość nie jest większa niż kilometr. To jest 250, to jest 500 metrów, to jest 700 metrów. Zależy w jakiej okolicy. Natomiast na przykład zostało wydane takie opracowanie z Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 roku. Więc proszę Państwa, no to nikt nie powie, że to znaczy będzie mały wstęp polityczny, że to jest na przykład moja opcja, dlatego się nad tym popieram. To z tej kadencji Ministerstwo Zdrowia wydało Departament Zdrowia Publicznego, wydało ekspertyzę na temat lokalizacji szkodliwości oddziaływania elektrowni wiatrowych i norm, jakie powinny być spełnione, żeby te różne negatywne skutki, negatywne zjawiska nie miały wpływ na życie ludzi. I proszę Państwa, w tym raporcie, w tej ekspertyzie Ministerstwo Zdrowia podaje, że ta odległość powinna być od 2 do 4 km
w zależności od ukształtowania terenu. I to proszę Państwa, to proszę tak odebrać, to nie mówię do Państwa ja, bo zjadam wszystkie rozumy, tylko podpieram się ekspertyzą Ministerstwa Zdrowia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, i to jest całe nieszczęście, i to oczywiście jako parlamentarzysta również do tego również muszę się w jakiś sposób przyznać. W Polsce nie ma prawa, które w sposób jednoznaczny, które w ogóle by regulowało odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań. Wiemy, w jakiej odległości można budować elektrownię wiatrową, na przykład od obszaru Natura 2000, a nie wiemy, w jakiej odległości istnieje dowolna odległość wybudowania elektrowni wiatrowej, bo nie jest prawnie określona od zabudowań. Jedyną normą, która może być brana pod uwagę, ale już fachowcy również wskazują na niedokładność i taką niekompletność, jeżeli chodzi o tą normę, jest to tak zwana norma hałasowa, która jest brana pod uwagę przy lokalizacji farm wiatrowych. Natomiast, proszę Państwa, pierwszą zasadniczą takim zadaniem, celem jest ustalenie odległości. I od razu Państwa poinformuję, na jakim jesteśmy etapie w parlamencie. Na poprzednim posiedzeniu Sejmu to było. Tak, na początku, pod koniec lutego został złożony projekt ustawy, który reguluje przede wszystkim, tam są jeszcze jakieś takie drobne rzeczy, ale przede wszystkim reguluje odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań i tą odległość ustala na 3 km, na 3000 metrów. Ten projekt, proszę Państwa, ustawy został złożony do Pani Marszałek. Pani Marszałek już go puściła pod procedowanie. Odbyło się posiedzenie komisji, dwóch połączonych komisji. Komisji Samorządu Terytorialnego i Komisji Infrastruktury. I proszę Państwa, te dwie połączone komisje zadecydowały o dalszym procedowaniu nad tym projektem ustawy. Ten projekt nie został odrzucony, mimo że taki wniosek został przez jeden z klubów parlamentarnych zgłoszony. Ten wniosek nie został odrzucony. Posłowie zdecydowali, żeby nad tym wnioskiem pracować. Została powołana podkomisja. Przewodniczącym tej podkomisji został mój klubowy kolega, poseł Andrzej Adamczyk z Krakowa, budowlaniec, czyli daje rękojmię, że ten projekt nie będzie podkomisji zagrzebany, bo ta podkomisja nad tym projektem będzie pracowała. I spodziewamy się, że do wiosny parlament uchwali prawo 3 km od zabudowań. Proszę Państwa, jeżeli to nie będzie 3 km, bo na przykład w toku dyskusji, w toku, no nazwijmy to, dochodzenia do konsensusu, trzeba będzie obniżyć tą odległość, zmniejszyć tą odległość sytuowania elektrowni wiatrowej od zabudowań. Ale proszę Państwa, na pewno ta odległość nie będzie mniejsza niż 2000 metrów, niż 2 km. I to jest pierwsza zasadnicza rzecz, którą Państwo powinni wziąć pod uwagę, że takie prawo w Sejmie będzie uchwalone, bo jest u tego wola polityczna. Bo proszę Państwa, bo czym różnimy się na przykład, czym się na przykład różni Polska od naszych sąsiadów, na przykład Czechy czy Niemcy, mają ustaloną prawną odległość lokalizacji elektrowni wiatrowej od zabudowań i my również taką odległość chcemy w projekcie ustawy zapisać. Więc proszę Państwa, jeżeli elektrownie wiatrowe będą lokalizowane w bezpiecznej odległości, tak żeby wszystkie negatywne skutki, które wywołuje funkcjonowanie, działanie tych elektrowni wiatrowych, nie szkodziło dla zdrowia, my oczywiście będziemy popierać ten rozwój tych właśnie źródeł energii odnawialnych, mimo że to tutaj też się podpieram raportami fachowców. Energia wiatrowa jest w wytworzeniu najdroższą energią ze wszystkich rodzajów energii, więc można domniemywać, że jeżeli w Polsce powstanie, tak jak to jest nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w całej Polsce, masę tych farm wiatrowych, należy się spodziewać, że po prostu będziemy płacić więcej za prąd, bo energia wiatrowa w wytworzeniu jest droga. Oczywiście, proszę Państwa, najtańszym wytworzeniem rodzajem energii jest ta energia, której my również nie, w jakiś sposób nie popieramy tego rozwoju, czyli energia jądrowa,
ale pamiętajmy o tym, że Polska posiada ogromne złoża węgla, Polska posiada ogromne złoża wód geotermalnych i na tym powinniśmy opierać wytwarzanie energii tej z odnawialnej źródeł energii. Proszę Państwa, w dwóch zdaniach o wpływie elektrowni wiatrowych na życie człowieka. Ja myślę, że Państwo już w tym temacie są dosyć dobrze zorientowani, więc tylko w takim może skrócie. Szanowni Państwo, oczywiście hałas. Kolejna rzecz, infradźwięki. To są takie dźwięki niesłyszalne uchem, ale odbierane przez człowieka i wpływające w sposób negatywny na ośrodkowy układ nerwowy. Kolejna rzecz, proszę Państwa, wytwarzane pole magnetyczne. Kolejna rzecz, efekt disco, efekt światło cienia. To wszystko wpływa na samopoczucie i na zdrowie ludzi. Szanowni Państwo, wiem, że odbywają się, ja to mówię na przykładzie moich obserwacji z różnych gmin województwa lubelskiego, wycieczki do różnych miejsc, gdzie takie farmy wiatrowe funkcjonują. Ja podam Państwu przykład jednej z gmin. Właśnie w tej gminie między innymi nawiązaliśmy nasze kontakty ze stowarzyszeniem w gminie Michów i w gminie Abramów. Tam też, proszę Państwa, był wielki napór na sytuowanie elektrowni wiatrowych. Gmina Michów w głosowaniu nie zgodziła się na lokalizację farm wiatrowych na swoim terenie. I proszę Państwa, też mieli zorganizowaną wycieczkę, to jest taka miejscowość w pewnej części naszej gminy, bardzo słynna, tam firmy wiatrowe wożą właśnie samorządowców i osoby z Lubelszczyzny do Margonina. Natomiast proszę Państwa, pewna grupa osób, społeczników z gminy Abramów i z gminy Michów, nie chciało pojechać na zorganizowaną wycieczkę przez firmę wiatrową, tylko zorganizowali sobie sami podróż do miejscowości na Podkarpaciu, chyba nie pomylę, Orzechowce, jeżeli się nie mylę, tak się nazywa ta miejscowość Orzechowce. I tam sami porozmawiali z ludźmi, zobaczyli, jak funkcjonują te elektrownie wiatrowe i co mówią mieszkańcy. I to powiem wprost, nie podstawieni, tylko mieszkańcy, z którymi się spotkali tak po prostu na żywo, a nie mieszkańcy, którzy ich witali w trakcie wycieczki. I tam, proszę Państwa, ludzie mówią jedno, że to jest dla nich po prostu nieszczęście. Rozmawiałam z osobami nie z mojego okręgu wyborczego, bo rozmawiałam z osobami z okręgu płockiego. Byłam tam u takich mojego kolegi parlamentarzysty również na spotkaniu. I tam jest już od wielu, wielu lat funkcjonująca farma wiatrowa i proszę Państwa, ludzie też tam się skarżyli, że mają po prostu zatrute życie. Ciągle słyszą szum nieustanny. Proszę Państwa, nawet jak Państwo mają chwilowy szum, tak, to człowiek się męczy, a to jest jednostajny, stały szum, więc tutaj też bardzo negatywnie wpływa to na zdrowie ludzi. Proszę Państwa, kolejna rzecz, o której chciałam Państwu powiedzieć, to ja myślę, że tutaj Tomasz Solis też o tym będzie mówił, więc ja tylko w takim bardziej telegraficznym skrócie. Wpływ elektrowni wiatrowych, szczególnie na rolnictwo, na tereny rolnicze. Szanowni Państwo, no Lubelszczyzna ma to do siebie, że ma jedne z lepszych klas gleb. Elektrownie wiatrowe, jeżeli powstają, firmy wiatrowe bardzo często, tutaj też nie opieram się tylko i wyłącznie na urzędowie, bo takiej informacji nawet może do końca nie mam, opieram się na innych gminach. Firmy wiatrowe na przykład wyłączają pewną produkcję, pewne uprawy, gwarantują to sobie w umowach wyłączenie pewnych upraw. A mianowicie na przykład kukurydzy czy rzepaku, upraw, tam jakieś są nie lepsze w tym zakresie, upraw, które przyciągają owady przyciągają ptaki powodują awaryjność między innymi elektrowni wiatrowych. Wyłączone są również uprawy wysokie, też to z takimi się spotykałam. I proszę Państwa, co najważniejsze, spada wartość gruntów. I proszę Państwa, dlaczego tak to Państwu mówię, że spada wartość gruntów? Dwa przykłady, które uzasadniają to moje stwierdzenie. Pierwszy, jeżeli na danym terenie, to bardzo często widzimy nawet w miastach, jeżeli na danym bloku
jest zlokalizowana stacja przesyłowa cyfrowa, wówczas ceny mieszkań w danym miejscu są niższe niż w pewnej odległości od tej stacji. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, proszę Państwa, co mnie upewniło w tym, że ceny gruntów na pewno spadają, to jest to, że widziałam dwie umowy, a do umów zaraz wrócę, które podpisują osoby, które wydzierżawiają grunty. Jednym z ostatnich artykułów danej umowy, czy paragrafów umowy, jest taki zapis, że wydzierżawiający, czyli osoba, która wydzierżawia swoje pole, tak, zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu uciążliwości funkcjonowania elektrowni wiatrowych i spadku wartości nieruchomości. Proszę Państwa, jeżeli firmy wiatrowe nie brałyby pod uwagę, że nieruchomości, cena nieruchomości może się obniżyć, może spaść, wówczas nie byłoby takiej klauzuli w umowie. Więc to, proszę Państwa, jest, no, dla mnie to jest po prostu oczywista oczywistość, tak? Kolejna rzecz, na którą bym chciała Państwu zwrócić uwagę. Dochody do budżetu gminy. Na ten temat, proszę Państwa, toczyło się wiele dyskusji i włodarze gmin, włodarze miejscowości, gdzie elektrownie wiatrowe, firmy wiatrowe chcą lokalizować elektrownie wiatrowe, są po prostu mamieni, tak, wysokimi dochodami do budżetu gmin. Proszę Państwa, jeżeli byłoby tak, że ten 2% podatek od nieruchomości, od budowli, na które liczą włodarze gminy, dotyczyłyby całej elektrowni wiatrowej, to można by byłoby przypuszczać, że ten wpływ do budżetu jakiś by był. Natomiast ten 2% podatek od budowli na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tylko fundamentu i masztu. A to wszystko, co jest najdroższe, co jest najbardziej kosztowne i co najwięcej wchodzi w cenę, tak, czy w wartość tej elektrowni wiatrowej, czyli śmigło, turbiny, całe oprzyrządowanie, nie jest liczone, nie wchodzi w skład tego 2% podatku od budowli. Proszę Państwa, szacuje się tak, to też wiem na podstawie opracowań, że wartość tej elektrowni wiatrowej, która podlega opodatkowaniu tym 2% podatkiem od budowli, to jest 20% wartości całej elektrowni wiatrowej. Czyli tak naprawdę takiego wpływu do budżetu nie ma, to po pierwsze. Po drugie, gminy korzystają z subwencji wyrównawczej, z tak zwanego janosikowego. Oczywiście w Sejmie trwa dyskusja i gminy bogate nie chcą i protestują na to, żeby się zrzucać na gminy biedne, na gminy ubogie, a przecież na Lubelszczyźnie jest większość gmin, jak nie prawie wszystkie, to są gminy ubogie z niskimi dochodami, więc mimo że taka dyskusja trwa, ale to janosikowe jest, tak? I proszę Państwa, należy zadać pytanie, czy nawet jeżeli byłby niewielki wpływ do budżetu, nawet niewielki, z tytułu tego 2% podatku od budowli, to czy nie zmieniłby się algorytm w przypadku naliczania janosikowego? W różnych, proszę Państwa, gminach jest różnie. Spotkałam również takie wyliczenia, że gmina, która nawet osiągnęłaby jakiś tam w miarę nieduży dochód z tytułu tego 2% podatku od budowli, straciłaby janosikowe, czyli per saldo zero, tak? Nic by nie było. Proszę Państwa, kolejna rzecz, o której bym chciała powiedzieć i o której bym chciała i chciałabym Państwa przestrzec, to proszę Państwa, umowy. Umowy, które podpisują rolnicy, podpisują osoby, które są zainteresowane tymi gminami. Ale nim przejdę do umów, proszę Państwa, skupię się nad jedną taką rzeczą, a mianowicie to, co mnie się nie podoba, to mówię na każdym spotkaniu. Ja po prostu, mnie się bardzo nie podoba, że firma wiatrowa, która wchodzi do danej miejscowości, to jest, proszę Państwa, standard, nie tylko na Lubelszczyźnie, to jest standard w całej Polsce. Nie organizuje najpierw spotkania otwartego z mieszkańcami. Nie mówi, na drodze mieszkańcy gminy X, gminy Y, chcemy u Was lokalizować farmę wiatrową.
nie zrobi takiego otwartego spotkania z mieszkańcami, nie poinformuje ludzi, co to są elektrownie wiatrowe. Proszę Państwa, nikt nie musi wiedzieć, co to jest elektrownia wiatrowa. Ja do 2011 roku też myślałam, że to jest coś fajnego, naprawdę, bo nie miałam świadomości, odkąd zaczęłam jeździć po spotkaniach, odkąd zaczęłam wczytywać się, bo przecież na tym się też nie znałam, wczytywać się w tą tematykę, wówczas nabrałam pewnej wiedzy, pewnego przekonania. Natomiast na czym bazują firmy wiatrowe? W 90%. Na niewiedzy ludzi, to po pierwsze, a po drugie, na tym, proszę Państwa, że wszyscy mamy świadomość, również i ja, jaka jest sytuacja na wsi i wejście do domu, czy zapukanie do drzwi rolnika i pokazanie umowy, w której tak naprawdę wszyscy, proszę Państwa, czytają, bo pewnie też bym tak zrobiła, tak, w pierwszej kolejności, tylko jeden paragraf, który mówi o tym, jakie pieniądze dostanie dana osoba, jeżeli wydzierżawi kawałek swojego pola pod elektrownię wiatrową. To jest, proszę Państwa, i podpisuje tą umowę przedwstępną. Podpisuje umowę, bardzo często się zdarza, w 90%, że podpisuje umowę również z klauzulą poufności, że nie powie swojemu sąsiadowi, nikomu, że taką umowę podpisałam. Widzę, że niektórzy Państwo kiwają głowami, więc pewnie ten proceder również się tutaj był. Ja nie wiem, ja to mówię na podstawie swoich informacji i wiadomości, które pozyskałam w innych gminach. I proszę Państwa, i tak naprawdę ludzie podpisują te umowy, nikt nie wie i dopiero później, kiedy radni zaczynają rozmowę nad zmianą studium, a może zmianą planu, później zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, to dopiero później wszyscy inni dowiadują się, że w gminie ma powstać taka inwestycja. To proszę Państwa, mi się to nie podoba, bo najpierw powinno być spotkanie, posłuchanie za, przeciw, tak, a dopiero później rozmowa z tymi konkretnymi osobami, które są w kręgu zainteresowania. Proszę Państwa, w 90% zdarza się tak, że wybierane są osoby, które są w zainteresowaniu firm wiatrakowych, osoby, nazwijmy to zaufania społecznego czy zaufania publicznego. Bardzo często to są radni, bardzo często sami wójtowie czy burmistrzowie niejako zachęcają do tego popierania, tak, budowy elektrowni wiatrowych. Bardzo często wybierani są sołtysi, czy na przykład osoby takie, które są zaufane, mają status zaufania w danym terenie, na przykład, no nie wiem, szkoły, tak? Szkoły. Które mają zaufanie w danym terenie, na przykład, no też osoby znane w danych sołectwach. I te osoby niejako stają się ambasadorami firmy, bo już nie tylko sama firma mówi, że to jest dobre, ale są osoby z danych miejscowości, które chodzą i które również zachęcają. Z tym, proszę Państwa, z takim procederem spotkałam się w 90% gmin, które są zagrożone właśnie ekspansją firm wiatrowych. I proszę Państwa, przejdę do umów. Nie widziałam umowy z gminy urzędów, natomiast widziałam 20-30 innych umów z województwa lubelskiego. Wszystkie umowy, które pojawiają się u rolników, u mieszkańców województwa lubelskiego i które do nas dotrą, opiniuje Lubelska Izba Rolnicza, więc te zdanie, które ja powiem, to ja to mówię, jestem prawnikiem z wykształcenia, więc też umowy potrafię czytać, ale również, proszę Państwa, Lubelska Izba Rolnicza robi naprawdę potężną robotę, bo daje do opinii prawnej te umowy na uniwersytety, do niezależnych kancelarii prawniczych. I proszę Państwa, wszystkie umowy, które do tej pory Lubelska Izba Rolnicza opiniowała, są zaopiniowane negatywnie. Bo proszę Państwa, jest jedna rzecz zasadnicza. Każdy powinien z Państwa, tak, każdy powinien czytać tak umowę, żeby była korzystna dla Państwa. Bo Państwo nie mają żadnego interesu w tym, żeby dobrze robić firmie wiatrowej, żeby firma wiatrowa na Państwu miała korzyści. Każda umowa powinna być czytana, żeby była korzystna dla Państwa. Na jednym ze spotkań w gminie Michów odbyłam bardzo ciekawą rozmowę z przedstawicielem, bo to było spotkanie organizowane z firmą wiatrową, z firmą deweloperską, która buduje wiatraki
w gminie Michów, a ja zostałam tam zaproszona na to spotkanie i odbyłam bardzo ciekawą rozmowę na temat ważności umów, na temat tego, czy umowy są korzystne. I proszę Państwa, te umowy, one nie są niezgodne z prawem. Te umowy, proszę Państwa, które podpisują rolnicy, one są zgodne z prawem. Tylko należy sobie zadać pytanie, czy one są korzystne dla rolnika, bo co innego jest, proszę Państwa, umowa to jest zgodne porozumienie woli dwóch stron. Państwo się mogą na wszystko umówić, tylko że te umowy, Państwo powinni patrzeć, żeby te umowy były z korzyścią dla Was. A co jest takiego w tych umowach? W 90%, także powiem Państwu, to Państwo sobie porównają, jeżeli Państwo mają taką świadomość, co jest w Waszych umowach. Może będę mówiła chaotycznie, przepraszam, ale będę się teraz skupiała tylko i wyłącznie na umowach. Po pierwsze, umowy zakładają cesję. Państwo z kim innym podpisują umowę, a kto inny później będzie budował, będzie potem eksploatował elektrownię wiatrową. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, widziałam w dwóch umowach taki zapis, na przykład, że firma, która buduje elektrownię wiatrową, może właśnie tą cesją przekazać wybudowaną tą elektrownię innej firmie, Państwa tylko o tym informując. Natomiast jeżeli Państwo chcieliby rozporządzić swoją własnością, czyli swoją ziemią, bo na przykład zapisać ziemię dzieciom, tak? No bo to jest takie najbardziej chyba, albo sprzedać, to wtedy muszą Państwo uzyskać zgodę firmy wiatrowej. Proszę Państwa, więc w jednym przypadku to jest tylko poinformowanie, a w drugim przypadku to jest tylko zgoda. To jest aż zgoda, tak? Więc proszę Państwa, to jest zgodne z prawem, ale czy to jest korzystne? Druga rzecz, na którą zwróciłam uwagę, to proszę Państwa, okres umowy dzierżawy. Od początku ekspansji firm wiatrowych w tych umowach było zapisane 30 lat. Szanowni Państwo, no, zasiedzenie w złej wierze to jest 30 lat. Więc